Witam Państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Czeka nas dość spora amplituda temperatur. Nocą spadnie ona do 1 stopnia w Olsztynie i w Krakowie, ale będą regiony, gdzie temperatura spadnie poniżej zera. To wszystko za sprawą zimnych ogrodników, którzy właśnie w okolicach 13 maja przynoszą przymrozki do naszego kraju. W pozostałych regionach nieco cieplej, na zachodzie do 4 stopni na plusie i tu bezchmurne niebo, nieco więcej chmur w centralnej i wschodniej części naszego kraju. Sprawdźmy prognozę pogody na jutro. Na południu wysokie wartości, szczególnie w Madrycie, tam do 28 stopni w cieniu. W Skandynawii temperatura wzrośnie do 23 stopni w Sztokholmie. Niewielkie opady deszczu w Dublinie i tam do 14 stopni, pogodne słoneczne niebo w Londynie. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. W Polsce bezchmurne słoneczne niebo w centralnej i północno-zachodniej części kraju. Przelotny deszcz jedynie na Podlasiu. Temperatura minimalna to 16 stopni na Podkarpaciu. Najcieplej 21 zanotujemy w Zielonej Górze i w Szczecinie. Sprawdźmy kolejne dni. Temperatura będzie rosła. Czekają nas pogodne i słoneczne dni. W środę do 20 stopni wzrośnie temperatura na zachodzie. W czwartek 21 zanotujemy na Dolnym Śląsku i na Pomorzu. W przeważającej części kraju słoneczna, pogodna aura. W piątek chmury przesuną się w kierunku wschodnim i tu niewielkie zachmurzenie. Pozostałe regiony z bezchmurnym niebem, a na termometrach od 20 do 21 stopni. Zacznie rosnąć także ciśnienie. Do zobaczenia.